Zegar dumnie prezentuje się nad wejściem głównym do budynku szkoły. Kiedyś było to puste, oszklone miejsce. Dzięki zapałowi i pomysłowi Adama Mroziuka udało się odtworzyć dawny czasomierz z początków XX wieku. Pomysł i chęć jest bardzo stara, bo na ten temat już myślałem dużo wcześniej i dopiero teraz mi się jakby udało to zrealizować. Pochwaliłem się koledze i potem już jakby to poszło, jak już to zostało, ten pomysł upubliczniony, no to już koniec, to już musiałem to zrobić. Pieniądze na mechanizm przekazała dyrektor szkoły podstawowej nr 3. Musiał być on sprowadzony specjalnie ze Szwajcarii. Resztę pan Adam wykonał i zaprojektował sam. Za swoją pracę nie wziął ani złotówki. Prace nad zegarem nie trwały długo i nie jest to jakieś tam dla zegarmistrza coś nadzwyczajnego. Dla mnie jest to normalka i tutaj jakby, no może ktoś, kto nie robi tych rzeczy na co dzień, to może dla niego to jest coś wyjątkowego. Dla mnie jest to normalny zegar. Jest bardzo fajnie zrobiony, bo z dobrych materiałów, także będzie na pewno długo i sprawnie chodził. W zegarze pan Adam zamontował najnowszej generacji analogowy szwajcarski mechanizm sterowany sygnałem radiowym DCF. Dzięki temu zegar będzie punktualny i będzie samoczynnie przestawiał się przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie. Dodatkowo tarcza zegara ma nocne podświetlenie LED.